spychaczu. Cofnij się, żeby Marta jej nie zobaczyła. Szybko, już idzie. Na 100% zasłona tu była. Nie, ja jej nie widziałem. No, trzeba będzie pojechać po nową. Jedźmy na skład. Spokojnie, Marto. O? Pomogę ci jej szukać. Nie, spychaczu, nie taki był nowy plan. Mam ją! O, tutaj jest! Dzięki, spychaczu. Dźwigu, byłbyś tak miły i ją tam zawiózł? Spychaczu. Co? Ojej, Marta nie miała znaleźć tej zasłony. Teraz rozumiem. Przepraszam. Jeśli Marta szybko nie wróci, to nie będziemy mieć już czasu na przyjęcie. Będziemy musieli jechać prosto do kina. No nie! Ale wszyscy tak ciężko pracowaliśmy. No dobra, zaczekajcie. Zobaczę, gdzie ona jest. Jedziemy, koparko. Dobrze, Bob. No dobrze, czyli wszystkie lampki gwiazdki są już podłączone. Teraz trzeba je powiesić, żeby mogły świecić na zasłonę. Dźwigu, byłbyś tak miły i powiesiłbyś tę listwę oświetleniową? Jadę! Za chwileczkę będzie już wieczór. Słuchaj, mam nowy plan, żeby robić wszystko super szybko. Gwiazdki lecą w górę! Ostrożnie, Dźwigu! Spokojnie, Marto! Wszystko na miejscu! Nareszcie! Dobra, najwyższy czas wracać na skład. A? Cześć, Marto! O, cześć, Bob! Skończyłeś już swoją pracę? A? Bob, uważaj! A? Cofnijcie się! No już! O nie! Tyle mojej pracy! A, i co rakiety miasteczka mają teraz zrobić? To wszystko to moja wina, bo ja po prostu chciałem szybko jechać z Martą na skład. Marto, muszę ci coś powiedzieć. A. Dźwig miał dziś po prostu... Dużo bardziej uważać na to, co robi. Przepraszam, Marto, pomogę to naprawić. Dziękuję, Dźwigu. Mam już nowy plan. Jeśli nie możemy zawieźć Marty na przyjęcie, to przenieśmy przyjęcie tutaj. No, dalej, Bob. Zadaj mi pytanie. Pytanie? A, Dźwigu, damy radę? Tak, damy radę.